Za mną widzicie przebudowę Warszawy Zachodniej. Natomiast nie tylko i wyłącznie perony i stacja jest przebudowana. Również cały układ torowy na warszawskich Odolanach. O tym w tym filmie. Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć i czem, Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050. Miał być dzisiaj film o CPK, ale on musi chwilę poczekać i będzie jutro. Natomiast dziś ponownie, tak samo jak wczoraj, jesteśmy na Warszawie Zachodniej. Z tym, że dzisiaj druga część, a konkretniej torowisko zachodnie, bo tu tego trochę się dzieje. Nowe mapki, pozmieniane trochę napisy, żebyście mieli bardziej widoczne ekrany, a teraz już bezpośrednio tego, co tu powstaje. Obiekt MZ3, który się znajduje tutaj na dole, będzie mieć 6 torów na górze i 3 tory na dole. Bezpośrednio po środku widzicie wjazd jednego z torów, to będzie tor właśnie bezpośrednio do centralnego portu komunikacyjnego. I z tej strony są już 3 wyloty na 3 tory. Jeden tor będzie na Warszawa Czyste, a pozostałe 2 będą właśnie kolei dużych prędkości bezpośrednio w kierunku Łodzi, czyli w kierunku centralnego portu komunikacyjnego. No i też będzie możliwość pojechania dla pociągów stąd bezpośrednio szybko w kierunku Krakowa. Na razie, jak widzicie, nadal tylko i wyłącznie jeżdżą ciężarówki, nie pociągi, same torowisko nie powstaje teraz też na kolei dużych prędkości. Ono się będzie kończyć bezpośrednio przy wylotach do tunelu, ponieważ nie ma dalszych jeszcze prac, znaczy trwają prace projektowe przy dalszym odcinku tunelu, który będzie realizowany i budowany pod Włochami i ogólnie pod częścią kolejową. Oczywiście nie pod tymi budynkami, tylko i wyłącznie pod częścią kolejową na Odolanach i tam dalszej części do granicy miasta. Dlatego ten obiekt jest dosyć ważny, jeżeli chodzi o pociągi w przyszłości do pociągów dużej prędkości. Planowane jest, aby stąd pociągi mogły jeździć na razie 250 km na godzinę, bo to jest maksymalna prędkość, jaka pozwala nam aktualne przepisy, a później przyspieszą do 350, jak będzie oczywiście możliwość tego zrealizowania. Natomiast tutaj aktualnie prace trwają już teraz przy ostatnich elementach, żeby cała skarpa, cały tunel był jednym stałym obiektem i można było postawić pozostałe torowisko na górze, bo są już teraz 3 tory, a teraz będą jeszcze kolejne 3 tory, z czego jeden tor będzie zjeżdżać właśnie z obiektu MZ2. Tutaj, jak widzicie, jest dosyć mocno niestety obsmarowany przez graficiarzy. Szkoda bardzo, że tak to wygląda, że wszystko, co jest ładne, czyste, białe, musi być zawsze obsmarowane przez kogoś. No, na nas poradzimy. Tak niestety w Polsce zazwyczaj jest i mam nadzieję, że to jeszcze bezpośrednio przed samym oddaniem do użytku będzie zmyte. Natomiast w tym miejscu możecie zobaczyć nowe ścianki, które tutaj powstają bezpośrednio i chciałoby mi się rzec, że tutaj wróci ten tor. Wrócą pociągi, które będą jechać górą, bo widzimy bezpośrednio na środku obiekt, który w tym miejscu się znajduje, ale nie, nic bardziej mylnego. Tu faktycznie pozostanie skarpa, będzie podniesione to wszystko, tak aby pociągi na spokojnie mogły tędy wyjechać po mniejszym łuku, ale sam obiekt po lewej stronie, który widzicie, stary, pozostaje, chociaż możliwe, że zostanie wyburzony całkowicie, bo on nie będzie już potrzebny. Pociągi w tym miejscu nie będą musiały się krzyżować, bo właśnie powstał cały obiekt MZ1, ten wielki stalowy, o którym za chwilę trochę jeszcze więcej opowiem. Więc ten stary po prostu jest całkowicie niepotrzebny i nim już pociągi nie będą jeździć, tak jak został właśnie teraz już wyburzony. Czyli teraz tak jak widzimy, obiekt MZ2 na wprost, pod którym właśnie jedzie pociąg kolei mazowieckich. Na górze nowy tor, gdzie widzimy przygotowanie bezpośrednio, na razie jeszcze podtłuczenie, sam początek. I 2 tory przed nim będą się tutaj znajdować i z tym torem, który wyjeżdża spod niego, będą łącznie tworzyć aż 4 tory. Tak, bo tu jeszcze, to jeszcze będą jeszcze jeden tor, który się pojawi z innej strony, który będzie jechać bezpośrednio wzdłuż tutaj bazy utrzymania kolei mazowieckich. Natomiast teraz na wprost widzimy obiekt MZ1. To jest ten wielki obiekt, który został nasunięty, później został wyburzony, stary wiadukt. No i teraz tutaj ładnie prezentuje się pociągi, w tym DSKM-ki sławne S4, już jeżdżą po nim. Sam rozjazd, jak widzicie, tutaj jest bezpośrednio też na nim. On wyjeżdża ten rozjazd właśnie na ten kolejny obiekt, czyli obiekt MZ2. Dzięki czemu pociągi będą mogły bezpośrednio i bypassowo, że tak to mówię, bezkolizyjnie dojechać
na zjechać bezpośrednio na peron 5 czy peron 4. Dzięki czemu po prostu nie będą musiały czekać na inne pociągi, będą mogły na spokojnie jechać, a nie stać tak jak ten pociąg na dole, tutaj piętrowy. Także tak, ten obiekt na razie spełnia swoją funkcję, że na dole jeżdżą pociągi, na górze też jeżdżą, ale w przyszłości będzie mieć jeszcze większe zadanie, kiedy faktycznie zostanie oddany do użytku obiekt MZ2. Na razie on jest cały czas budowany, tam widzieliśmy przygotowanie bezpośrednio pod samo torowisko, a tutaj cofając się, lecąc bezpośrednio tak na wsteczny, możecie zobaczyć dalsze tory, które są tutaj idealizowane. Co ważne i o czym się nie mówi, to to, że na całym odcinku, tym, który teraz wam pokazałem, pociągi wszystkie w kierunku, czy to Sochaczewa, czy to w kierunku Pruszkowa, w dużym skrócie wszystkie pociągi, które jadą przez Warszawa Włochy, jadą po jednym torze wahadłowo. No chyba nie wam nie muszę, jeżeli jadą przez na linię średnicową podmiejską. Nie muszę wam chyba tłumaczyć, że to oznacza małą przepustowość dla tych pociągów i de facto po prostu mało pociągów na godzinę. Ale ponieważ aktualnie jest ten etap przebudowy, kiedy te tory muszą być po prostu zamknięte, to część pociągów jest przerzucona po prostu albo do Warszawy Głównej tylko łącznie, lub przez średnicę dalekobieżną, bo po prostu tam jest więcej torów. Oczywiście jest też więcej pociągów, bo są też pociągi dalekobieżne, ale nie mogą wszystkie pociągi jechać tylko właśnie tutaj po tym jednym wahadłowo, tak jak widzimy właśnie ten tutaj na dole. Po tym samym torze jeżdżą też pociągi w drugą stronę, w kierunku średnicy, więc no jest tutaj mało miejsca, tak? Jest bardzo mało miejsca. Z kolei ten tor po prawej stronie, nie mylić z tymi dwoma, które są po prawej stronie najbardziej na skrajnie, to one są wukatki, natomiast ten po prawej stronie, który tutaj jest teraz prosto do przejazdu kolejowego się ciągnie, to jest tor z linii radomskiej. Ten tor jest też aktualnie wahadłowy, po nim pociągi jeżdżą z dwie strony i to są pociągi skrócone tylko i wyłącznie do Alei Zimskich. Czyli jeżeli jedzie na przykład SKM-ka przez Średnicę, to jedzie do Alei Zimskich, tam zmienia kierunek i wraca ponownie tym samym torem w kierunku Średnicy. W dużym skrócie, aktualnie wszystkie pociągi przez linię średnicową podmiejską są dosyć mocno ograniczone, jeżeli chodzi o możliwość przejazdu w tym miejscu dla pociągów. Ale spokojnie, jak będą zamknięte kolejne perony, czyli pierwszy i drugi, to będzie jeszcze więcej utrudnień i ograniczeń, jeżeli chodzi o te pociągi, nie mówiąc oczywiście o wakacyjnym zamknięciu całkowicie średnicy podmiejskiej, co będzie dosyć spektakularne, jeżeli chodzi o utrudnienia, chociaż no oczywiście wiadomo, skoro dzieci nie chodzą do szkoły i studenci na uczelnie, to oznacza, że nikt nie korzysta z komunikacji miejskiej. Prawda? To było na tyle z tego filmu. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Niedługo, jutro mam nadzieję, już się pojawi film o centralnym porcie komunikacyjnym. Jest całkiem mocno odjechany, bo musiałem dosyć dużo opisywać lokalizacji, dlatego mi to dłużej zajęło i się dzisiaj nie pojawił. No i kolejnego dnia, jeżeli nie zwariuję i będę mieć jeszcze siły, to się pojawi film o wschodniej obwodnicy Warszawy. Także dużo ciekawych rzeczy, więc zachęcam również do wspierania. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale i jutro w Ożarowie Mazowieckim. Cześć!